To jest film pod tytułem Gry uliczne, zrealizowany w 1996 roku przez reżysera Krzysztofa Krause. I ten film wynikł z takiej podwójnej intencji. Z jednej strony społecznej, z drugiej strony osobistej. Ta intencja społeczna wiąże się z tematem filmu. To jest historia Stanisława Pyjasa, studenta polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w 1977 roku, mając wtedy 24 lata, został zamordowany za działalność opozycyjną. I film rekonstruuje tę historię, do dziś właściwie do końca niewyjaśnioną. Współscenarzystą filmu jest dziennikarz Jerzy Morawski. Autorzy starają się bardzo precyzyjnie odtworzyć fakty, trochę tak, jak gdyby sami prowadzili taką działalność dziennikarsko-śledczą. Dziś wiemy, kim był jeden z przyjaciół Stanisława Pyjasa, współpracownik Urzędu Bezpieczeństwa o pseudonimie Ketman. Wtedy jeszcze nie było wiadomo i w filmie podejrzewany jest o to fikcyjny polityk, senator Makowski. Słucham, szukam właściciela. Szefie, telewizja. Dzień dobry, jesteśmy z warszawskiej telewizji. Robimy film o pana firmie. O mojej firmie? Tak, o pana dawnej firmie, SB. To jakaś pomyłka, proszę do biura. Ale to jest jedna strona filmu. Ma on też taką swoją drugą stronę, właśnie komunikacyjną, wynikłą z osobistej intencji autora, Krzysztofa Krause. Jedna z postaci filmu, właśnie ten senator Makowski wspomniany, mówi w pewnym momencie, że kiedy oni, ci studenci krakowscy przed laty, zaczynali działalność opozycyjną, wiążącą się wtedy z autentycznym niebezpieczeństwem, czego Pyjas najtragiczniej na sobie doświadczył, zauważyli, że znajomi zaczęli przechodzić na ich widok na drugą stronę ulicy. W pewnym programie telewizyjnym mówiącym o historii tego filmu, Krzysztof Krause zwierzył się, że on też, jak zaczął o tym myśleć, stwierdził, że należał wtedy do ludzi, którzy przechodzili na drugą stronę ulicy. A Stanisław Pyjas był jego rówieśnikiem, też urodzonym w 1953 roku. I Krzysztof Krause skonstruował ten film tak, jakby chciał uchronić dzisiejszych odbiorców przed takim grzechem zaniechania, obojętności, odpędzić od siebie tę dawną winę. W związku z czym skierował ten film do ludzi dwudziestoparoletnich. Zupełnie w Amsterdamie. Nowy rok, złote buty, dziewczyna. Podeszła do mnie. Polizała mnie w ucho i wyprowadziła. Tak było. Młody dziennikarz jednej z prywatnych stacji telewizyjnych, grany przez Redbada Klinstre i jego kamerzysta, grany przez Roberta Gonerę, nie tylko są głównymi postaciami filmu, ale jak gdyby narzucają jego sposób opowiadania, tempo narracji, które jest tu przyspieszone zgodnie z ich trybem życia, ludzi wychowanych już w Nowej Polsce po 89 roku, z ich obyczajowością, klubbingiem, bywaniem na dyskotekach, zarywaniem nocy w przerwie między zajęciami profesjonalnymi. Także cała strona obrazowa filmu, zdjęcia Łukasza Kośmickiego, które naśladują wideoklip, to jest bardzo wyraźne w niektórych scenach, zwłaszcza strona muzyczna, z występem Kasi Nosowskiej i zespołu Hej i cała kompozycja Macieja Zielińskiego. Wszystko jest jakby adresowane dla zdobycia sympatii, takiego poparcia młodych odbiorców. Ale służy to temu, żeby oni przeszli drogę podobną do głównych bohaterów.
Pyjas i tak by zginął. Policja polityczna potrzebuje wroga. To ją umacnia. Dostaje ją pieniądze, władzę. Tak jest w każdym policyjnym państwie. Na całym świecie. To był wyrok czy przypadek? Słyszał pan o sekcji ochrony wyższych oficerów SB? Mm. To była też sekcja do brudnej roboty. Niech pan nie dotyka tych spraw. Także cała strona political fiction zawarta w tym filmie, to, że stopniowo, no nie chcę tu opowiadać fabuły, ale to, że stopniowo oni się przekonują, że całe to zamówienie nie jest czyste, że ono zostało do nich wysłane, jakby sformułowane w znacznie wyższych gabinetach niż dyrekcja ich telewizji, jakichś polityczno-mafijnych, wiąże się z estetyką tego filmu. Kto zamordował Stanisława Pyjasa? Służba bezpieczeństwa. Jestem tego zdania, co Jacek Kuruń. Wypadek przy pracy. Za mocno go pobili podczas przesłuchania. Dlaczego bili? Widocznie się stawiał. Może nie chciał być kapusiem. A pan się stawiał? Pokażę panu coś. Uzyskała mi wiadomość, że senator Makowski jest kandydatem na prezydenckiego ministra. Senator 18 lat temu był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Ketman i ponosi odpowiedzialność za śmierć swojego przyjaciela Stanisława Pyjasa.